Taki minipark już działa między innymi w pobliżu gorzowskiego Spichlerza. W tym miejscu powstały ścieżki, schody, ławki i zieleń. Jest nawet hotel dla owadów, czyli wszystko to, co powinno znaleźć się w parku kieszonkowym. Kolejny taki minipark znajduje się obok byłego kina Słońce, natomiast najstarszy na osiedlu Słonecznym, z tą różnicą, że tu inicjatorami byli mieszkańcy. Miejsca, które do tej pory były zaniedbane, podczas inwestycji, które prowadzimy, staramy się zagospodarować i zrobić takie miniparki albo skwery, na których można odpocząć, na których pojawia się nowa zieleń. I to takie miejsce dobrej rekreacji, ale przy okazji też bardzo dobrze wpływa na estetykę miasta. Wystrój po prostu jest ładny, tak mi się wydaje. Pewnie, że potrzebne, każda zieleń jest potrzebna w mieście, także jestem za tym. Wydaje mi się, że każdy jest tak zachwycony Gorzowem, bo tak jak słychać na antenie ciągle, komuś się zawsze coś podoba w Gorzowie, nie? Mi również. Poprawiło się, jest lepiej, ale no takie miasto. Dużo człowiek oddycha świeżym powietrzem i w ogóle... Więcej tej zieleni powinno być w mieście? Na pewno, bo jest mało, na przykład koło katedry. Państwo sami widzicie. Ale nie tylko tutaj. Wielu mieszkańców nie mogło pogodzić się między innymi z zabetonowaniem ulicy Sikorskiego. Jej remont zakończył się w 2020 roku. Prace kosztowały 60 milionów złotych. W ostatnim czasie władze miasta postanowiły jednak część betonu usunąć i przygotować miejsce na zieleń. Z jednej strony mamy takie sygnały od mieszkańców, że oni chcieliby więcej zieleni, chcieliby też właśnie takich więcej miejsc rekreacyjnych, ale z drugiej strony my to mamy już wpisane w koncepcję. Uważamy, że Gorzów ma być miastem coraz bardziej zielonym i te parki kieszonkowe wpisują się w tą koncepcję. Następne parki kieszonkowe będą realizowane przy okazji kolejnych miejskich inwestycji. Pojawią się one między innymi w okolicach ulic Przemysłowej, Woskowej, Towarowej, Śląskiej, Hejmanowskiej, Walczaka oraz Piłsudskiego. Zieleni ma być też więcej przy miejskich przedszkolach, gdzie powstaną tak zwane mikrołąki. Artur Szymczak, Informacje Lubuskie.